Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w swoim wystąpieniu przedstawię stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej, druk sejmowy nr 240. Projektowana ustawa jest pozytywną reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na petycję skierowaną przez obywatela naszego kraju, którą to petycję komisja uznała za zasadną. Cieszy to, ponieważ dla nas wszystkich powinno być istotne wsłuchanie się w głos każdego obywatela i odniesienie się do jego wniosków, a szczególnie to odniesienie się pozytywne. Chciałbym oczywiście w tym miejscu złożyć podziękowanie serdeczne właśnie obywatelowi, który zdecydował się na taki krok. Też podziękowanie członkom komisji, którzy nad nią pracowali, a oczywiście przede wszystkim pani marszałek i prezydium Sejmu, że ta ustawa weszła w procedowanie. Celem ustawy jest dokonanie zmian w dwóch ustawach, ustawie o przedsiębiorstwach państwowych i ustawie o gospodarce komunalnej, w tym kierunku, żeby te zmiany dostosowały występujące w niej odniesienia i terminologię do aktualnego stanu prawnego wskazanego przez właśnie w petycji obywatelskiej. Zmiany te wynikają z przekształcenia polskich linii lotniczych LOT, ale także wejścia w życie trzech ustaw. Ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi obejmującym zakresem podmiotowym osoby wykonujące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy Kodeks Spółek Handlowych i oczywiście uchylenia ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. Dotyczy kwestii zmian przepisów w tych spółkach, tak jak powiedziałem, z życzeniem autora petycji. Te zmiany, tak jak powiedział poseł sprawozdawca, zostały pozytywnie zatwierdzone przez członków wymienionych przez posła sprawozdawcę dwóch komisji sejmowych. I ponieważ zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym projektowanej ustawy będzie poprawa spójności i przejrzystości systemu prawnego, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę Wysoki Sejm o poparcie tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.